Witam. Angały to niewielka wyspa w archipelagu wysp Palau, która z racji swojego położenia oraz warunków do zbudowania lotniska stała się kolejnym celem amerykańskiego ataku zaraz po opanowaniu wysp Marszala i jednoczesnym rozpoczęciu walk na wyspie Pelleriau. Angały ze względu na swój niewielki rozmiar nie był traktowany przez Amerykanów jako punkt, który mogą się spodziewać silnego oporu. Niemniej przez kilka poprzednich dni amerykańskie okręty z pancernikiem Tennessee na czele oraz grupą krążowników prowadziły ostrzał wykrytych japońskich pozycji na wyspie w połączeniu z atakami samolotów z lotniskowca Wasp. Następnie na wyspę przeprowadziła desant amerykańska 81. Dywizja Piechoty siłami dwóch pułków wzmocnionych jednostkami saperów. Japończycy początkowo nie stawiali jakiegoś takiego super zdecydowanego oporu. Amerykanom udało się w miarę spokojnie wylądować, natomiast pierwszym istotnym problemem okazały się miny. Następnie sami Japończycy, którzy przygotowali sobie umocnione pozycje bardziej w głąb wyspy, i zmusili Amerykanów do ciężkich walk, zwłaszcza o północno-zachodni fragment wyspy, gdzie japońskie pozycje były wzmocnione wzgórzami w okolicy rejonu nazwanego przez Amerykanów Bowl, czyli miską. Amerykanie co prawda zdołali oczyścić wyspę stosunkowo szybko, w kilka dni, ale jak to się często zdarzało na Pacyfiku, po pierwszym zbyt optymistycznym założeniu, że już po problemie, okazało się, że w rzeczywistości precyzyjne czyszczenie wyspy i stwierdzenie, że na wyspie nie ma ani jednego japońskiego żołnierza, to już trzeba było na to więcej czasu. W efekcie oficjalnie wyspa została opanowana dopiero 30 września, natomiast faktycznie pojedyncze walki zdarzały się jeszcze w październiku i tak naprawdę dopiero pod koniec października wyspa została rzeczywiście oczyszczona, prawdopodobnie z ostatnich japońskich żołnierzy. Scenariusz ten pochodzi z gry Pacific 1941-45 i jest jednym z tych mniejszych, jakie występują w tej grze, obok powiedzmy średnich i większych, takich jak Saipan, Pelleriau czy Shumshu. Natomiast wybrałem akurat go, ponieważ będzie dość łatwy, szybki w rozegraniu. Postanowiłem tutaj wprowadzić jedną własną modyfikację. Jak powiedziałem, na tej wyspie dość istotnym problemem, z jakim Amerykanie się zetknęli, były pola minowe. W scenariuszu jest to oddane w postaci posiadania przez gracza japońskiego dwóch żetonów pól minowych. I teraz tak, grając powiedzmy samemu, albo grając nawet w otwarte karty, nie mamy za bardzo możliwości ukrycia tych pól minowych, bo widzimy ich żetony. Więc ja przyjąłem sobie takie założenie. Za każdym razem, kiedy jednostka amerykańska jakaś wchodzi na nowy heks, należy wykonać rzut kością. Jeżeli wyrzucę 4, 5, 6, to na tym heksie jest pole minowe. Nie mogą oczywiście pojawić się dwa pola minowe na jednym heksie, więc jeżeli już na jednym heksie jest pole minowe, to już na nim się więcej nie pojawi. Natomiast mogą się one pojawić łącznie dwa razy w ciągu gry, ponieważ gracz amerykański dysponuje dwoma żetonami pól minowych. Scenariusz ten jest stosunkowo krótki, trwa bowiem, jak widzicie, 4 etapy. Przy czym w tej grze mamy jeden etap dzienny i jeden etap nocny, co powiedzmy zwiększa trochę tempo rozgrywki, ponieważ standardowo w systemie B35 mamy na jeden dzień mamy dwa etapy dzienne i jeden nocny. Tabelki punktów siły do tej gry sobie zebrałem na jednej kartce, właściwie na trzech kartkach, ale do tego scenariusza mam akurat na jednej razem z paroma innymi. Wrzuciłem w pliku PDF na facebookową stronę systemu, także stamtąd możecie je sobie pobrać, jeżeli chcecie. Myślę, że będzie to wygodniejsze. Rozpocznijmy zatem rozgrywkę. Zaczynamy od fazy lotniczej. Gracz amerykański ma do dyspozycji jedną jednostkę lotnictwa szturmowego, którą mógłby wykorzystać do ataków na cele wroga, ale postanawia ją wykorzystać raczej do wzmocnienia swoich ataków jednostek lądowych. Następnie mamy fazę desantu powietrznego, ją możemy zignorować i następnie mamy fazę nawały artyleryjskiej gracza atakującego. Postanawiam wykonać ostrzał artyleryjski tą grupą morskiego wsparcia artyleryjskiego w stosunku do tego oddziału japońskiego. Muszę więc najpierw wykonać rzut, aby określić, czy nie zniosło ostrzału. 6-1 nie zniosło, czyli
biorę tą jednostkę na cel. Ona posiada 2 punkty siły. Ja posiadam 7 punktów siły, a zatem będę korzystał z tabelki samodzielnych ostrzałów artyleryjskich. Przy sile ataku ostrzeliwanego 1,4 i sile ostrzeliwującego 7,10. I tak, mam plus 2, ponieważ jednostki morskiego wsparcia są traktowane jakby jako ciężka artyleria i jakby prowadziły nawałę, więc dostaję modyfikator plus 2 do ostrzału. Natomiast tu mam minus 1 za las i minus 1 za umocnienia, czyli mamy 2 i 2. Można powiedzieć, że modyfikatory do strzału się znoszą. Zatem wykonuję rzut kością i wyrzuciłem 6. 6 oznacza minus 2, czyli Japończycy tracą tutaj 2 punkty siły, czyli tym razem ostrzał okazał się bardzo skuteczny. I to by było tyle. Jeżeli chodzi o amerykański ostrzał, mogę przystąpić do desantu wojsk lądowych. I tak, Japończycy dysponują jednym oddziałem artylerii, w tym przypadku moździerzy, którym mogą przeprowadzić ostrzał jednej z amerykańskich grup, która będzie się desantować, ponieważ no, tylko jeden oddział, więc mogą wybrać tylko jedną grupę. Zatem tak, ten amerykański stos desantuje się na to pole, więc barki desantowe mogę zdjąć i Japończycy postanawiają go ostrzelać. Ich siła ognia nie jest imponująca z tego, co kojarzę. Tak, wynosi 2 punkty siły, a zatem korzystam z tabelki ostrzał barek desantowych przez artylerię. Siła strzelającego od 1 do 3. I wyrzuciłem 4. Oznacza spektakularne pudło. Czyli Japończycy nic nie uzyskali, a Amerykanie po wejściu na to pole muszą wykonać, mają połowę już punktów ruchu, i muszą teraz wykonywać, jak powiedziałem, rzuty na pola minowe. Najpierw tu. 2. Udało im się. I teraz tak. Tu jest las, więc mają plus 1, a żeby wejść na to pole, potrzebowaliby zatem 2 punktów ruchu. Mają 2,5 punktu ruchu, więc mogliby. Ale postanawiam zrobić tak. 1, 2. Czyli tu też muszę wykonać rzut na pola minowe. O, i weszli na pole minowe. A zatem ten batalion musi sprawdzić, czy nie otrzyma strat za pola minowe. Ma 4 punkty siły, a zatem tabela straty na minach, wierz 3-5, 3, 1 punkt siły. Niestety ponosi 1 punkt siły strat. Następnie, i musi się w tym momencie zatrzymać, jeżeli dobrze pamiętam, jednostka, która ponosiła straty na minach, czy musi się zatrzymać, czy nie? Jednostka wchodząca na pole minowe musi wydać dodatkowe 2 punkty ruchu, czyli w tym przypadku ten batalion musi się zatrzymać, nie jest w stanie się dalej poruszać. Ten natomiast wchodzi tu. Albo nie, nie, on wejdzie na to pole. Więc tutaj też muszę wykonać rzut na pola minowe i też został zatrzymany przez miny. Sprawdźmy zatem, jak bardzo. On miał 4 punkty siły i 1, zatem udało mu się wyjść z tego bez szwanku. I umieszczam tutaj żeton pól minowych. I to by były oba żetony pól minowych, jakie chciałbym, muszę zużyć. Następnie ci się desantują na tym polu. I tak, tu mam jednostkę saperów. Jednostka saperów wchodzi na to pole i ona, jako że są to saperzy, to też musi wykonać rzut kością, ale tylko jeżeli wyrzuci 6, to poniesie stratę. I to się nazywa pech. Czyli ci saperzy mają tylko 1 punkt siły, jeżeli dobrze pamiętam. Zatem są eliminowani. Tak, są eliminowani. I ten batalion ma problem w tym momencie, bo gdyby gdziekolwiek... Tutaj nie chce wchodzić, bo musiałby walczyć z tymi dwiema japońskimi jednostkami, a tego nie chce robić. A zatem 1, 2 i tu się musi zatrzymać. No, tutaj desant nie poszedł za dobrze. Zobaczymy, jak tu. Ci desantują się na to pole. Za miny już nie musimy rzucać, bo miny zeszły wszystkie.
Ci desantują się tu i kolejny ruch wykonują na to pole. Ok. To więc byłoby wszystko, jeżeli chodzi o ruch Amerykanów. Teraz możemy przejść do fazy japońskiego kontrataku, gdyby Japończycy chcieli gdzieś kontratakować, a raczej nie chcą. W związku z czym przeprowadzam amerykańskie ataki. Te samoloty przydzielę tutaj, natomiast ta grupa będzie atakować tutaj. No i to może zaboleć. Zacznijmy zatem tutaj. Mam tutaj jednostkę, która niestety ma 1,322, posiada 4 punkty siły, ale jest na polu minowym, w efekcie czego posiada tylko 2 punkty siły. Japończycy posiadają 1, więc mam 2 do 1, 1 do 1 za umocnienia i 1 do 2 za las. Czyli będzie ciężko. No, przy takich rzutach też w ogóle, bo wypadło 11. 11 przy stosunku sił 1 do 2 oznacza A2. Czyli Amerykanie musieliby się cofnąć o 2 pola. 1, 2. I ponieść dodatkowo straty. Japończycy mieli 1 punkt siły, 1 i 2, czyli wiesz, 4, 5, 6, czyli pudło. Amerykanie korzystają z wiersza 1, 6, czyli też bez strat, ale zostali wyrzuceni w diabli. Następnie tutaj. Tu będzie chyba, mam nadzieję, że trochę lepiej, z tym, że Japończycy mają tutaj strzelców wyborowych. Oni też dzielą siłę atakującego, a zatem mam 2, 4, 6, 7 i 5 to jest 12. 12 na 3 to jest 4 do 1. 5 do 1 za saperów, 4 do 1 za umocnienia i 3 do 1 za wzgórza. Tak, za wzgórza było. Żebym się nie pomylił. Tak, minus 1, czyli 3 do 1. 8 przy 3 do 1 oznacza B1, czyli Japończycy muszą się o jedno pole cofnąć. Przy czym nie. Japończycy mają zdolność specjalną, która pozwala im pozostać na pozycji. Czyli oznacza to, że każda japońska jednostka ponosi 1 punkt siły strat i w tym przypadku będzie to 3,59. Która ponosi i snajperzy, którzy są eliminowani. Ok, następnie rzut za straty. Amerykanie mieli 2, 7, 12, czyli rządek 11, 15 i minus 2, czyli rządek 4, 5. 4, 5 i 10 oznacza 1 punkt siły strat przez 3,59. A z kolei Amerykanie, Japończycy mieli 3 punkty siły i 1, 2, to jest wiesz, 6, 10, 6, 10 i 3 oznacza 1 punkt siły strat przez jednostki amerykańskie. I to by zamykało, to by zamykało amerykańską fazę walki. Zaopatrzenia w tych scenariuszach tutaj raczej w większości przypadków po prostu w ogóle nie sprawdzamy. Przyjmujemy, że jest ono, że Japończycy byli przygotowani do obrony, więc mają gdzieś tam pochowane zapasy, natomiast Amerykanie dostają je standardowo z punktów, w których wylądowali. Teraz Japończycy. Czy Japończycy chcą w tym momencie coś zrobić? Myślę, że nie. Japończykom jest dobrze tam, gdzie są, a zatem pozostają na swoich pozycjach bez zmian i przechodzimy do drugiego etapu i jest to etap nocny. Więc teraz tak, Amerykanie w etapie nocnym raczej nie będą chcieli atakować, chociaż zastanawiam się, czy tutaj jednak nie. Myślę, że tutaj zaatakuje. Tutaj to jest jednak dobry punkt do ataku, co prawda nie będę mógł wykorzystać lotnictwa, ale myślę, że będę miał siłę wystarczającą, żeby przeprowadzić atak. Natomiast tutaj... Tutaj się umocnię. A tym batalionem zejdę z tego pola minowego, które mi rzeczywiście tutaj rozkroiły. Te dwa pola minowe mi rzeczywiście rozkroiły amerykańską pozycję.
Więc tak, tutaj będę przeprowadzał atak z tą wszelaką różnicą, że muszę najpierw wykonać rzut za walkę w nocy. W nocy, rzut kością 6. Wow! Dodatkowy modyfikator plus 2 dla atakującego. Super! To się Amerykanom udało. Zatem tak, w przypadku ataków w nocy jednostki mają siłę dzieloną na pół. Zatem 2, 4, 6 i 1, 7. 7 na 1 to jest 2 do 1. Tyle, że Japończycy mogą wykorzystać wsparcie artylerii, bo jest umocniona, a zatem dodaje nam plus 1, a zatem mamy 7 na 2, to jest 3 do 1. 4 do 1, 5 do 1 za modyfikator za atak nocny, gdzie rzut nam się udał, i 6 do 1 za atak saperów. Następnie 4 do 1 za umocnienia, 3 do 1 za wzgórza. To się może Amerykanom nawet udać. Albo i nie. Nie przy takich rzutach. 11 przy 3 do 1 oznacza A1. Czyli Amerykanie muszą się cofnąć. I następnie wykonać rzut na straty. Amerykanie mieli 7 punktów siły, więc wiesz, 6, 10 minus 2 za raz, przepraszam, tak, najpierw plus 2. Czyli wiesz, 16, 20 i potem minus 2, czyli ponownie wiesz, 6, 10 i 6, czyli pudło. Japończycy mieli 2 punkty siły i plus 2, czyli 6, 10 też. I tu im się aż z kolei udało. Amerykanie ponoszą 1 punkt siły strat. Ok, i teraz mamy japońską fazę nocną. I w fazie nocnej te japońskie oddziały, które posiadają wroga w swojej strefie kontroli, muszą na niego przeprowadzić kontratak w pierwszej fazie nocnej każdego etapu. Natomiast tutaj do takiej sytuacji szczęśliwie dla Japończyków nie dochodzi, ponieważ umówmy się, w tym momencie japońskie oddziały, gdyby chciały przeprowadzić kontrataki, to kosztowałoby to bardzo dużo i prawdopodobnie poniosłyby tylko straty, nic nie zyskując, a zatem nie są do tego zmuszane, pozostają na swoich pozycjach i tym samym kończy się pierwszy dzień walk. Przechodzimy do drugiego dnia walk. Rozpocznijmy więc drugi dzień walk. I tak, zaczynamy. Fazy desantów nie musimy już w tym momencie wykonywać. Lotnictwa umieszczam na planszy i mam te okręty, które dalej mogą spróbować coś ostrzelać po wrogiej stronie. I myślę, że tym razem wezmę na cel te japońskie moździerze, które mogą nam rzeczywiście narobić problemów. Najpierw muszę wykonać rzut na ewentualne zniesienie ostrzału. 5, udało się, ostrzał w celu. Następnie wykonuję rzut tabeli samodzielnego ostrzału. Moździerze mają 2 punkty siły. Ja strzelam z siłą 7, więc tak samo jak poprzednio. I ho, ho, ho! Tak, coś mi wydaje się, że ten scenariusz postanowił mi robić niespodzianki w postaci rzutów ekstremalnych. Uzyskałem 2, oznacza to 2 punkty siły strat, czyli moździerze po prostu zostały całkowicie rozwalone ogniem amerykańskich dział i nie został nawet jeden moździerz. Wyjątkowo fartowny strzał. A zatem moździerze get lost i możemy przystąpić do amerykańskiej fazy ruchu. Zacznę tutaj. Tych przemieszczę na to pole i wykonam nimi wspólny atak. Ten batalion natomiast przesunę tu i tu. I to byłoby na tyle. Lotnictwo wesprze tę walkę i mam nadzieję, że to pomoże mi rozwiązać ostatecznie problem tej części wyspy. Przekonamy się o tym zaraz. Ile ja tu mam teraz punktów siły? 3, 4, 6, znaczy, przepraszam, 3, 4, czyli 7, 11 i 15.
15 plus 5, czyli 20. 20 przeciwko jednemu punktowi siły malnemu. Czyli mam 10 do 1, 9 do 1 za umocnienia, 8 do 1 za wzgórze. I 7. 7 przy 8 do 1 oznacza B2. Japończycy muszą ponieść dwie straty, pozostać na pozycji, albo się wycofać o dwa pola. W tej sytuacji postanawiają się wycofać o dwa pola na miskę. Amerykanie mogą wykonać pościg. 1, 2, 1, 1, 2. Saperów może tutaj, nie, tutaj będą, tutaj się bardziej przydadzą. I teraz mogę sprawdzić straty. Amerykanie mieli łącznie 20 punktów siły, czyli wież 16-20. Od tego odejmują 2 za umocnienia i wzgórza. 12, czyli wież 6-10 i 2. 12 oznacza 2 punkty siły strat, czyli po Japończykach. Rzucę natomiast jeszcze za ewentualne straty amerykańskie. Japończycy mieli 1 punkt siły i mają plus 2, czyli mają wież 4-5. I no proszę. Mówiłem coś o ekstremalnych rzutach. Co prawda zginęli, ale tanio skóry nie sprzedali, jak mówi klasyk. Amerykanie ponoszą 2 punkty strat. I ten oddział możemy usunąć. Dobra, to by było tyle, jeżeli chodzi o amerykańskie ataki. Teraz Japończycy. Japończykom zostały dwie jednostki. I w tym momencie Japończycy mogą się zastanowić, czy nie chcieliby gdzieś przeprowadzić samobójczego ataku. Samobójcze ataki japońskie mają generalnie tę niewielką przewagę, że siła mnożona jest przez 2, ale straty są również mnożone przez 2. I takie ataki nie mogą być wspierane przez artylerię ani lotnictwo. Więc pytanie, czy Japończycy nie chcieliby przeprowadzić takiego ataku? Tyle, że z kolei przeprowadzenie takiego ataku oznaczałoby dla nich konieczność opuszczenia tych dobrze przygotowanych pozycji obronnych, czego myślę raczej nie chcą robić, a zatem jednak nie zdecyduje się na to, pozostawiając im tam, gdzie jest. Mam jeszcze 2 dni do zakończenia walk i myślę, że być może Japończykom się uda, chociaż szczerze powiedziawszy wątpię. Bardzo dobre rzuty rzeczywiście w tym etapie Amerykanów mogły to rozstrzygnąć. Za tym Japończykami nic nie będę robił. Amerykanie przechodzą do etapu nocnego i w tym momencie tak. Tych saperów przeniosę tutaj. Ten batalion podejdzie tu. Ci się przesuną na to pole. I to by było wszystko, co Amerykanie zrobią. Japończycy już w drugim etapie nocnym nie muszą przeprowadzać ataków. To jest tylko obowiązkowe dla etapu pierwszego. A zatem teraz mogę przejść do etapu, do trzeciego dnia walk. I tak, zacznę oczywiście od ostrzału floty w stosunku do tego oddziału japońskiego. 5-4, czyli udało mi się uniknąć pudła. Wykonuję zatem ostrzał. Hu. 6. 6 przy 1,59 oznacza jego eliminację. Naprawdę. I mogę rozpocząć ruch Amerykanami. Tu. Tutaj. Tutaj, tu, 1, 2 i tym samym odetnę im odwrót i wykorzystam lotnictwo. Zatem prawdopodobnie zaraz zakończę grę w trzecim etapie. Zobaczmy. Podsumujmy łącznie siłę, bo wszyscy Amerykanie atakują, więc mam 3, 7, 10, 14, 8, 14, 17 i 18. 18 plus 5 to jest 23. 23 na 2, bo to jest jednostka pełnej siły, to jest 10 do 1. 9 do 1 za umocnienia, 8 do 1 za miejscowość i 7 do 1 za las.
czyli 7 do 1. 7 do 1 i 6 oznacza B2, czyli Japończycy tracą 2 punkty siły. I teraz straty. Amerykanie mieli 23, czyli wiesz, 21-25, plus 1 za saperów. 1, 2, 3, 1, nie, saperzy, przepraszam, saperzy nie są uwzględniani do walk, do tabeli strat, tylko do tabeli siły. Czyli jeszcze raz, 21, 25, 1, 2, 3, czyli wiesz, 6, 10. 6, 10 i 5 oznacza 1 punkt siły strat dla Japończyków, czyli Japończykom został 1 i Japończycy z kolei mieli 2 punkty siły, 1, 2, 3, czyli wiesz, 11, 15 dla strat amerykańskich i 7, 1 punkt siły strat amerykańskich. Ok. To więc byłoby tyle, jeżeli chodzi o to. I mamy następnie etap nocny. Pytanie, czy Amerykanie chcą w tym etapie nocnym dokończyć tę sprawę? Myślę, że tak. Tak naprawdę już w tym momencie zostało, jest to bardziej formalność. Co prawda amerykańska siła będzie dzielona na pół, ale to mi da 2, 4, 6, 8, 10, czyli będę miał dziesiątkę. Aha, najpierw rzut za atak w nocy. 5, nic się nie zmienia, czyli mam 10. 10 na 1 to jest 10 do 1. I 8, czyli Japończycy muszą się wycofać o 2 pola, a zatem ponoszą 2 straty, a to wystarczy, żeby ich już całkowicie wykosić. Czyli rozgrywka zakończona amerykańskim zwycięstwem w przedostatnim etapie, chociaż trzeba przyznać, że sporą tutaj rolę odegrały te 2-3 szczęśliwe rzuty. Fakt, że Amerykanom wyszły rzeczywiście bardzo dobre ostrzały artyleryjskie, przede wszystkim tych okrętów, które pozwoliły wyeliminować najpierw jednym strzałem japońskie moździerze, które mogłyby rzeczywiście mocno wspierać obronę i skomplikować życie, a potem jeszcze na tę jedną japońską osłabioną już jednostkę, co trzeba przyznać, bardzo przyspieszyło rozgrywkę i sprawiło, że Amerykanie wygrali nawet lekko przed czasem. Myślę, że ten patent z losowymi polami minowymi jest całkiem niezłą opcją i będę go także stosował w przyszłości, bo sprawdza się całkiem nieźle. Na plus albo dla minus dla Japończyków, no nie wiem, można policzyć fakt, że Japończycy nie byli tutaj zmuszani do samobójczych nocnych ataków, do których czasem dochodzi, jeżeli w pierwszym etapie nocnym znajdują się na polach sąsiednich. Wtedy rzeczywiście może to być, powiedzmy, taka broń obosieczna, bo może sprawić, że Japończykom coś się nawet uda, ale praktycznie zawsze kosztuje ich to bardzo dużo i zmniejsza ich siłę. Podsumujmy zatem punkty zwycięstwa. Opanowałem Angału do 19 września włącznie, czyli mam 12 punktów zwycięstwa, natomiast Amerykanie stracili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli stracili 12 minus 7 to jest 5 punktów zwycięstwa, a zatem nie nazwałbym tego spektakularnym sukcesem, ponieważ sukces jest wtedy, jeżeli rzeczywiście uda się zdobyć dwukrotność punktów zwycięstwa, natomiast tutaj nie udało mi się, ponieważ siódemka to jest więcej niż dwukrotność szóstki, czyli połowy dwunastki, a zatem no, powiedzmy, że tak jak w rzeczywistości, Amerykanom się udało, natomiast straty ponieśli, można powiedzieć, za duże w stosunku do tego, co było zaplanowane. Zresztą w opinii amerykańskich historyków, a nawet niektórych dowódców, cała operacja na Angały nie miała większego uzasadnienia wojskowego. Jedyne tak naprawdę konkretne, co przyniosła i co rzeczywiście było tutaj dla Amerykanów przydatne, to to, że dość do tej pory zielona 81. Dywizja ostrzelała się i nabrała pewnego doświadczenia bojowego w walkach na Pacyfiku. Ok, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę.